Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zmierzymy się z posadzeniem dwóch papryczek chili. Trzy sadzonki, no możliwe, że więcej, ale... Jaszczurka jest bardzo niezadowolona tutaj z mojej obecności. Sorry. Idź sobie gdzieś tam dalej. Macha mi tu taką ręcoma, cokolwiek to znaczy. Trzy papryczki poszły na kompost, bo je bardzo skutecznie zapłukłem. Okazało się, że nie da się już kupić papryki, przynajmniej tutaj. Spróbujemy tam za tydzień na tym rynku, co byliśmy ostatnio. Ale tymczasowo mamy dwie papryczki chili. Nie mam pojęcia, jak my to przejemy, tyle ostrego, ale damy radę jakoś. I jakiegoś kwiotka, który nie jest nasturcią, a pomyliłem go z nasturcią i pani patrzyła na mnie z politowaniem, bo z dwóch paczek nasturci, które wysiałem tutaj wokół całego płotka, zostało mi, znaczy wykiełkowało raz. Sorry, musiałem policzyć je i się wysmarkać przy okazji. Wykiełkowały mi cztery tutaj. Więc, a po drugiej stronie płotu chyba wszystko zagłuszyły chwasty, więc tam gdzieś postaram się to wsadzić, żeby się piało. I główny punkt programu. Przekonamy się, czy przy pomocy kibel rury i wentylatora na solar, który chyba działa tylko w pełnym słońcu, jak to wszystkie te byle jakie solarki, uda nam się napowietrzyć kompost bez przerzucania. To się jakoś tam zwie static aerated pile, coś takiego, static aerated compost. Bardzo możliwe, że źle to wymawiam. Materiałów jest o tym dużo, używa się do tego jakiś tam dmuchaw i tak dalej, no ale ja jak zwykle muszę wszystko robić nie tak jak trzeba i nie wiem czemu się uparłem na ten kompost, ale tak jak niektórzy ludzie mają blokadę na routerze, na pornole, to ja powinienem mieć na filmy z kompostem, bo bez przerwy to oglądam. Nie wiem po co i dlaczego i tylko mam przez to głupie pomysły. No ale będziemy z tym dzisiaj walczyć. A i przekonamy się, czy da się tu przeżyć w krótkich spodenkach, chociaż na razie jest ciężko. Pełne słońca, chłopy dwie ledwie. Albo nawet wcale. O! Mamy to gotowe. Dziury są tylko na dole. Będzie leżeć tak, żeby tutaj od góry się tam nie nasypiewało i ich nie zatykało. Piękny wlot. Spokojnie. Nie będę tego patentował, także możecie sobie robić takie same. Jak ktoś lubi rzeczy, które nie działają, to polecam. Teraz idziemy rozgrzebać ten kompost, którego miałem nie rozgrzebywać. Mam nadzieję, że tam wszystkie podlarce inne takie z niego uciekły już, a jak nie, to jeszcze w niego popukam najpierw. No i będziemy to montować. No i jest ułożone. Pod spód trochę patyków. I teraz to zasypię z powrotem. Widać, że tutaj wilgoć trzymało ok. Na szczęście żaden tam padalec ani nic nie ucierpiało. No tylko trochę mrówki zdenerwowałem, ale one to sobie odbudują. Przepraszam, mrówki.
No, wiatraczek teraz nie chodzi. Słońce jest jakie jest. Nawet słychać, że pompka się zatrzymała, także no ten solar jest jeszcze gorszy niż tamten, więc to tylko w pełnym słońcu działa. No ale to też w sumie dobrze, bo nie będę się bał, że mi się to za bardzo nagrzeje. Jest to raczej niemożliwe. Jest słońce, także nacieszcie oczy potęgą tego urządzenia. Jesteś geniuszem, Adrian. Geniusz. No, solarku. Więcej słońca to tutaj się nie da uzyskać. Halo. Nawet nie wiecie, jak to fajnie, jak wam nic nie wpada do oczu i do ryja co chwilę. Najlepsze uczucie dzisiaj. Nie będę się tu wygłupiał i tak zostawiał. Sprawdzę to w domu miernikiem, czy to w ogóle podaje jakieś napięcie. Ale raczej po prostu kupię coś innego, a to odeślę. Uwielbiam kupować rzeczy, które nie działają. To nie jest tak, że ja oczekiwałem jakiegoś nie wiadomo czego, bo widziałem, że to jest zwykły wiatraczek komputerowy, ale chciałbym, żeby ten solar chociaż w pełnym słońcu działał, tak jak ten od pompki, który działa tylko w pełnym słońcu. Ten natomiast z tym wiatraczkiem dzisiaj pokręcił łącznie przez jakieś 15 sekund, także troszeczkę za mało. W foliarku teraz wygląda tak. No on już był otwarty przez noc, teraz w nocy jest 15 stopni. To znam, że lepiej już był otwarty niż zamknięty. Wczoraj to podlałem, tak jak Kacha radziła. To niektóre krzaczki wyglądają dużo lepiej, a inne bez zmian. Ale nie jest gorzej, czyli jest dobrze. Papryki wszystkie, oprócz tych trzech, które wyjąłem, to chyba tutaj sobie poradzą. No może nie, no. Chociaż da mi jeszcze parę dni. Znaczy ja dokupiłem te dwie ostre, które też wyglądają średnio, ale papryczki już są, takie jak paluszek, można sobie zjeść. Tego tuci, co myślałem, że to nasturcia, bo się tak bardzo znam na kwiatkach, to jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że tu ten płotek ładnie jakoś trochę obrośnie. Jak go wsadziłem, to się zczaiłem, że przecież mam tutaj pełno fasoli, która chciałem, żeby się piła po tym płocie. Jestem przekonany, że miałem tutaj coś jeszcze dzisiaj zrobić, ale kompletnie nie pamiętam co. Także mam zamiar podlać, zanim sobie przypomnę i szybko stąd jechać, bo nie ma sensu tak siedzieć tutaj i się dawać jeść. Jak widać, krótkie spodenki nie działają, japonki tym bardziej. Chyba trzeba będzie tutaj całe lato w tym chodzić. No cóż, kolejna wielka porażka. Na szczęście nie było to jakoś super drogie i nie miałem żadnych oczekiwań. Pomyślimy coś z tym solarkiem i będzie chodzić. Dzień drugi. Po głębszych przemyśleniach w domu trwających około 3 minut
uznałem, że odsyłam ten syf. Nie będą sprzedawać syfu. Niech się bawią ze zwrotami teraz. Kupię trochę mniej badziewny solar na USB, który kosztuje praktycznie tyle co ten zestaw. Jestem nerdem, więc mam pełno wentylatorów komputerowych w domu. Po prostu przekopię swoje pudełko ze śmieciami i znajdę jakiś. Przylutuję tam wtyczkę USB do zasilania albo coś i będzie to rozwiązane w ten sposób. Solar będę odczepiał na ten czas, kiedy mi tu nie będzie, żeby to tam się nic z tym nie stało. Takie chińskie rzeczy czasem lubią dokonać samospalenia czy tam innych takich rzeczy. O tą pompkę solarną się nie martwię, no bo jest zanurzona w wodzie, ale to tutaj się może jednak trochę nagrzewać, nawet od samego słońca. Także będę to nadzorował. A na razie mamy kompost napowietrzany statycznie. Także nie ma tego złego. Cztery sadzonki arbuza od Marcela. Mimo to, że wytłukłem jego sadzonki i papryk, to i tak dał mi arbuzy, za co dziękuję. No i tutaj jakąś tam szałwię zakupiłem, bo była za pół ceny, no to żal nie wziąć. Szybko to wszystko kopiemy i bierzemy się za inne rzeczy. Dwa arbuzy posadzone w grządkach. Miałem dostać tylko dwa, więc zostawiłem sobie na dwa miejsce w foliaku. Z tego co widzę, to trzy to odmiana J. Marcel, co to było to J? Janusz? Janosik? Coś tam. To jest ten i tamte dwa. A ten jeden to odmiana C. To Marcel mi potem powie, jakie to. Szałwia posadzona obok oczka. No i to by było dzisiaj na tyle. W przyszłym tygodniu raczej przystopuję z tym ogródkiem, firmami i ze wszystkim, bo muszę sobie podubać przy żuku. Teraz idę coś chyba zeżreć i biorę się za, no, za inną robotę tutaj. Także dziękuję za oglądanie i do widzenia.